Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Ostatnio chodząc po Biedronce i myśląc o filmikach, które mamy w najbliższym czasie nagrać, szukałam różnych inspiracji, być może jakichś ciekawych produktów, no czegoś, o czym mogłybyśmy pogadać chociażby na filmie, no nie wiem, jakichś inspiracji czy pomysłu. No i tak sobie chodziłam, szperałam w tych wszystkich alejkach, nic nie widziałam i nagle, tak z żartów, wzięłam pudełko, nie już, nie, jeszcze nie produkt, pudełko i mówię tak: kubek do robienia sorbetu, przygotuj swój ulubiony sorbet. Mówię, spoko, przygotuję. To co, mamo, robimy filmik? Ona mówi, no dobra, no ale co jak to będzie jakiś bubel, nie? Ja mówię, ty, zrobimy obalane mity, bo dawno tego nie było. No i co? I mamy obalane mity. Czyli tak, kupiłyśmy magiczny kubek do robienia sorbetu. Opakowanie jest puste, więc musisz, Paulinko, pokazać, co było w opakowaniu. Czyli był kubek z taką pokrywką. Do tego była jeszcze słomka i łyżeczka. I cały ten zestaw kosztował 40 zł. I właśnie zastanawiamy się, na ile takich sorbetów posłuży nam ten kubek. Czy to jest tylko jednorazowe, czy wielokrotnego użytku. To znaczy w instrukcji jest napisane, że wielokrotnego użytku. No ale my się o tym musimy przekonać. To znaczy tak, troszeczkę jakby próbuję to zakręcić i nie umiem. To wypada po prostu i to się jakby zakręca i przekręca. Ale chyba nie jest to aż taki wielki feler, chociaż może być uciążliwe, tak. Ale mówię, że coś takiego jest akurat w moim kubku. No i teraz, kochani, musimy ten kubek porozkręcać, musimy dojść do środka tego kubka i musimy ten wkład, który jest w środku, zamrozić. Takie mrożenie powinno trwać od 4 do 6 godzin, więc my to właśnie zrobimy. Tak. I zobaczymy się z Wami prawdopodobnie jutro dopiero, ponieważ tak, dzisiaj już nie zdążymy nagrać kolejnej części. Dokładnie. Aha, i musimy jeszcze powiedzieć, że potem jak już ten wkład będzie zamrożony, to tutaj normalnie wlewa się ulubiony napój, czyli może to być sok, Coca-Cola czy co tam lubicie. I wtedy trzeba pościskać ten kubek i wtedy powinien się z tego napoju zrobić sorbet. Tak. No i tego jesteśmy ciekawe. I to spróbujemy zrobić właśnie jutro. Tak. A teraz idziemy mrozić, ponieważ może to się mrozić nawet do 24 godzin. Nawet? Tak, było tak napisane. No i... Znaczy jest tak w sumie napisane dalej, bo instrukcja dalej jest. No tak. Do 24 godzin nawet. Nawet. Wyciągnęłam wkład, rozkręciłyśmy kubeczek i idę go mrozić w pozycji pionowej. Kochani, wyciągnęłam wkład, minęły 24 godziny, jest on zmrożony do szpiku kości i bardzo, bardzo zimny, więc wkładam go od razu do tej części, do której mam go włożyć. Teraz trzeba to dać tutaj. Okej, okay, jest zakręcony. Nie, to musisz tu trzymać. O, za to musisz trzymać. Równo to musisz zrobić. Za to trzymaj, dziubuś, za to. Aha, za to, dobra. Teraz to. O, teraz to weszło. Nie. Nie. O, weszło. A, bo to nawet tego wkręcać nie trzeba, wystarczy to ułożyć. Dobra, potrzymaj. Wlewam. Nalewamy. Dobra, dość. Dotąd trzeba. Tak. I teraz trzeba to zgniatać. Czekaj, to ja wezmę aparat i ty to będziesz zgniatać, a ja to będę nagrywać. Ja to zgniatam i się z tym nic nie robi. Na pewno tak dużo trzeba tego tego soku tu wlać. No tak, wyczytałam. Możesz upić trochę. Ale kochana, nic się z tym nie dzieje. Zgniatam i nic.
Idę po instrukcję znowu. Może to trzeba było razem z tym piciem zamrozić? No wlałam odpowiednią ilość. Ścianki głupie, jeżeli nie jest, no są zachłodzone. Nałóż na kubek pokrywę i zacznij go ściskać. W mniej niż minutę twój przepyszny koktajl będzie gotowy. Czekaj, coś się zaczyna dziać. Dawaj kamerę. Widzę! Zaczyna się coś dziać. Już myślałam, że nic z tego nie będzie, ale jednak... Ale jednak chyba ten kubek zadziała. O, widzicie? Zrobiłam sobie sorbet z zielonej herbaty. Cały czas ściskam. Jeżeli już jesteś zadowolony z konsystencji, to możesz przestać, ale mi się wydaje, że trochę pociskam. Jeszcze trzy. No więc tak, kochani. Kubek zadziałał. To tak? Nawet nie wiedziałam, że to tak. No i sobie teraz tak o, zgarniasz. Mieszasz sobie, zgarniasz, tak? No, okay. I pijesz. Tak. To spróbuj. No. Jak prawdziwy sorbet? Jeszcze bym trochę to tak... Ogniotła. No, bo tutaj jest, jeszcze jest dużo napoju. Właśnie, bo nie jest to tak jak prawdziwy sorbet, że on jest tak zmielony i że właściwie cały ten napój jest mocno zmielonymi kawałkami lodu, prawda? Tak, tak, tak. Tutaj jest część zmrożona, ale duża część tego sorbetu jest jeszcze w stanie płynnym. Ale jest to po prostu zimny napój. Ja tego lodu teraz nie czuję. Troszeczkę. Za wysoko trzymam tą słomkę, dlatego wydaję takie odgłosy. 40 zł to jest na pewno za dużo jak na tego typu kubek. Tak. Ale jak był na przecenie za 20, to myślę, że bym go wzięła. Nie zdaje ten kubek swojego egzaminu, ten sorbet nie jest taki jak ze sklepu. I nie jest przede wszystkim taki jak tutaj, o, na obrazku. Właśnie. Bo tutaj się producent chwali, że jest ten sorbet taki... A wcale tak nie jest. Dokładnie. To po prostu jest taka woda z kilkoma takimi zmrożonymi częściami. No. I tyle. I tyle. Znaczy nie polecamy. Chyba że jest przeceny. I chyba, że chcecie wydać 40 zł. Macie na zbyciu i chcecie je po prostu na coś wydać. No to wtedy oczywiście możecie. Tak. Także dziękujemy za to, że byliście z nami. Jeżeli chcecie kolejne filmiki z serii Obalamy Mity, to podajcie nam tutaj w komentarzach jakieś pomysły, ponieważ Obalamy Mity to jest seria, która w sumie u nas na kanale pojawia się bardzo rzadko, ponieważ jest bardzo mało takich fajnych pomysłów na tą serię. Więc jeżeli jakieś macie, to z chęcią za któryś z nich się może zabierzemy. Także tyle od nas. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani! Bye!